płacimy złoto 60. Gazownik. To są informacje radia TOK FM, a w nich sport. Polscy piłkarze odpoczywają przed poniedziałkowym meczem z Litwą i wylotem do Francji na Mistrzostwa Europy. Tymczasem PZPN pochwalił się właśnie autokarem, który przygotował dla nich na Euro. To nim biało-czerwoni będą jeździć na mecze. Krzysztof Sendecki. Autokar reprezentacji Polski jest niebieski i to największe zaskoczenie, ale to zalecenie UEFA. Wszystkie autobusy muszą być w określonych barwach. Pomylić go z innym jednak nie sposób, bo znalazła się na nim także wielka biało-czerwona flaga i napis Poland, a także wybrane przez kibiców i dobrze znane hasło łączy nas piłka. Nasi piłkarze po raz pierwszy wsiądą do niego tuż po wylądowaniu we Francji 7 czerwca i przejadą z lotniska do swojej bazy w La Voule. Krzysztof Sendecki, TOK FM. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w radiu TOK FM o 11.20. Tak, gdzie burza będzie, pogoda. Będzie deszcz. Dziś burze, jeśli wystąpią, to jedynie na północnych i południowych krańcach Polski, na południu oraz w Warmii i Mazurach także deszcz, a poza tym pogodnie. W Katowicach 20 stopni, w Krakowie 21, we Wrocławiu 22, w Lublinie 24, w Trójmieście i Białymstoku 25, a w Warszawie, Gorzowie i Szczecinie 26 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio dr Barbara Słodkowska z programu Zmiany Klimatu i Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Na pewno, jeżeli nasi słuchacze śledzą media albo różne doniesienia od czasu do czasu, to spotkali się z terminem globalne ocieplenie albo globalne ochłodzenie, ale mówi się o globalnym ociepleniu i oczywiście to, że się temperatura zmienia, to nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Kłócimy się raczej o to, jak na zmiany klimatyczne ma człowiek i to, co człowiek produkuje. I ci, którzy w tym roku tyle, a 10 lat temu tyle, a 20 lat temu tyle i na tej podstawie opierając się na tych żyć, tak co do stopnia, czy do co pół stopnia, w tył, czyli patrząc w przeszłość, to można na palcach jednej ręki, że tak powiem, policzyć, tak? Natomiast można też wziąć źródeł, może mniej precyzyjnych, ale to wszystko, co wiemy o temperaturze, o klimacie, jest zapisane w skałach. Tak jest. Więc jeśli chodzi o czasy minione, no to zmiany klimatyczne notowane są w zasadzie od początku historii dziejów Ziemi, a w zasadzie zapis taki jest w ich osadach, w skałach osadowych od kilkusetek milionów lat. Czyli kilkaset milionów lat, tak. Właściwie można, mamy taki termometr skalny. Termometr skalny, bo oczywiście zawarte w tych skałach organizmy no, żyją w jakichś konkretnych warunkach klimatycznych, no w związku z tym wskazują w jakimś tam pośrednim sensie na temperatury, jakie temperatury i w ogóle warunki klimatu, środowiska, jakie w owym czasie panowały. Tutaj ważną rolę odgrywają wielkie wymierania. Wielkie wymierania, które miały miejsce kilkakrotnie. Było 5 takich wielkich wymierań na przestrzeni dziejów i one związane były właśnie w pewnym sensie również ze zmianami klimatu, które z kolei stymulowały rozwój tektoniczny naszej planety. Najczęściej były to właśnie czynniki geotektoniczne, jak również czynniki kosmiczne. Czy to upadek meteorytu, czy też, no nie wiem, przejście supernowej. Także to notowano już w przeszłości kilkakrotnie. Do tego stopnia były to zjawiska poważne, że powodowały właśnie wielkie wymierania, czyli zastąpienie tej starej fauny i flory innymi, zupełnie innymi organizmami nowymi. I tak na przykład no, bardzo znane wielkie, największe właściwie wymieranie w Permie, pod koniec Permu, kiedy w zasadzie 98% organizmów uległo zniszczeniu jakby na skutek właśnie wylewów wulkanów, na skutek tektoniki i trzęsień ziemi.
Czyli jeżeli słyszymy jakieś takie ostrzeżenia typu: jeżeli przywódcy nic nie zrobią, to zaraz woda zaleje Gdańsk, aż to Malborka i Tatry znajdą się pod wodą. Tak, musimy stopniowo do tego, dochodzić. Tak. Okej, ale w Permie nie mieli fabryk, ani nie emitowali dwutlenku węgla i co? No tak. I 98% gatunków. No sobie wzięło i wymarło właśnie. Tylko właśnie ważne też i znane chyba najbardziej jest to wymieranie na przełomie kredy i paleogenu, czyli wtedy, kiedy to właśnie też jest medialne zdarzenie, kiedy uderzył meteoryt na Jukatan, tak, na półwysep Jukatan. No i wtedy to spektakularne dość zjawisko było, ponieważ no, wyginęły przede wszystkim dinozaury, wyginęły belemnity, amonity, no i wśród mikroorganizmów też część otwornic, więc to zjawisko też było notowane w tamtym czasie. Otwornic mi trochę żal. Jasne. No ale one sobie potem poradziły jakby to też. No jeśli chodzi powiedzmy właśnie o te wyginięcie dinozaurów, one otworzyły jakby drogę no, innym grupom, czyli dzięki temu następuje specjacja ssaków, tak, i wzrost ich znaczenia. I one wysunęły się jakby na pierwszy plan czyli może to było jakieś organiczne. Czyli dinozaury zostały zdradzone o świcie, można by rzec. No właśnie coś takiego. Czyli taki zamysł jakiś był, że właśnie ta ewolucja miała pójść w tym kierunku i właśnie większą rolę zaczęły odgrywać ssaki, które najpierw no, były takimi zupełnie malutkimi myszkami. No a jak to się skończyło, skończy, to jest najciekawsze przed nami. Tak. Wszystkie rzeczy. No i teraz właśnie zapis tych zdarzeń klimatycznych, no to właśnie jest powiedzmy notowany wśród różnych grup organicznych i w tych właśnie wśród tych rzeczonych otwornic, które żyły... Ach, moje ulubione otwornice. Tak, tak, tak. Które żyły na dnie morza. To otwornice bentosowe. I tutaj przeprowadzono badania z wielu, bardzo wielu stanowisk na świecie. I badając zawartość izotopu tlenu 18 i wykreślono taką krzywą zmian tego izotopu, który właśnie odzwierciedla zmiany klimatyczne. I to dotyczy właśnie tego odcinka, o którym będę chciała powiedzieć, czyli tych ostatnich 66 milionów lat. To do tych, to właściwie takie nowości, 66 milionów lat, to... Tak, no to właściwie wczoraj. Tak, tak, tak. No jeśli chodzi o wiek naszej planety, no to jest też ułamek właściwie dziejów. To do tego wątku powrócimy po informacjach Radia Tok FM. Informacje o 11.20, już za kilka minut, dr Barbara Słodkowska z programu Zmiany Klimatu i Środowiska Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego jest Państwa i moim gościem. Informacje o 11.20. Po informacjach wracamy do otwornic między innymi, ale oczywiście. A do tego, co jest zapisane w skałach. Co się stało. Ja, Maciej Zakrocki i moi goście. Od poniedziałku do piątku po 16.40. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kupuj w Saturnie, a my zapłacimy Ci za zakupy w supermarkecie Piotr i Paweł. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup na przykład depilator IPL Philips Lumea. Nasadka do twarzy. 100 dni satysfakcji gwarantowanej za 1389 zł i odbierz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na saturn.pl.
Saturn. Technologia tak ma. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Franka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Jeden rower wiosny nie czyni, ale cała kolekcja już tak. Rowery, odzież, akcesoria do kupienia w sklepach SkiTeam, także na raty 0%. Cube, wyróżnij się. Sprawdź na skiteam.pl. Pewnie nie zdajesz sobie sprawy, jakie grzyby atakują twoje paznokcie. Dlatego lakier kosmetyczny Stepper zawiera aż 5 substancji aktywnych i 2 pielęgnujące. Jakiekolwiek grzyby zaatakują twoje paznokcie, lakier Stepper będzie właściwym rozwiązaniem. Stepper grzybicy nie przepuści. Sensacja warszawskiego festiwalu filmowego. Film porównywany do słynnego slamdoga Milionera z ulicy. Inspiruje i zaraża energią jak nietykalni. Prawdziwa historia nastolatka, który udowodnił sobie i światu, że marzenia pomagają przekraczać najtrudniejsze granice. Idol z ulicy. W najlepszych kinach od 3 czerwca. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar. Zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin. Zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Jest środek dnia. To idealny czas, by skorzystać ze zniżki na stacji Shell. 15 groszy na litrze wybranych paliw Shell V-Power Nitro Plus przy zakupie minimum 25 litrów. A także z innych zniżek lub premium partnerów Visa. Wejdź na nagrodyvisa.pl, pobierz kod, skorzystaj z oferty zgodnie z jej warunkami przy użyciu karty Visa i spraw sobie cały dzień dobry z Visa. Szczegóły na nagrodyvisa.pl. Dlaczego wybrałam Biolik? Bo taniec potrafił wycisnąć 7 potę, więc na antyperspirancie muszę polegać bezgranicznie, jak na partnerze. Biolik zapewnia mi niezwykle skuteczną ochronę i jest tak łagodny dla skóry, że mogę go stosować nawet po depilacji. Do tego błyskawicznie wysycha i nie pozostawia śladów na ubraniach. Jako jedyny Biolik łączy w sobie wszystkie cechy idealnego antyperspirantu. Spełnia 100% oczekiwań przez cały intensywny dzień i w każdej sytuacji. Dla mnie bezkonkurencyjny. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Stopy gładkie jak u dziecka? Ty też możesz osiągnąć taki efekt w krótkim czasie i to u siebie w domu, stosując skarpetki złuszczające Silkatil. Składniki aktywne wypełniające skarpetki Silkatil usuwają zrugowaczały naskórek, zgrubienia i odciski. Już po jednym użyciu stopy staną się zachwycająco miękkie, nawilżone i gładkie, jak u niemowlaka. Skarpetki Silkatil. Piękno u twoich stóp. Wypróbuj również Silkatil sztyftochronny, zapobiegający odciskom i otarciom. Dostępny w aptekach. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 11.20, Michał Poklękowski, zapraszam. Posłowie już w przyszłym tygodniu zajmą się nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, ustaliła sejmowa reporterka Radia TOK FM Karolina Lewicka. Dodajmy, że wcześniej Prawo i Sprawiedliwość zapewniało o chęci wypracowania ustawy kompromisowej na bazie projektu własnego i PSL-u. To koniec trzeciej wyprawy kajakowej Aleksandra Doby przez Atlantyk. Wypadek na wodach oceanu zmusił go do rezygnacji z dalszej podróży. Jego kajak dwukrotnie przewróciła wysoka fala. Podróżnikowi nic się nie stało. Przypomnijmy, Polak wyruszył w niedzielę samotnie kajakiem z Nowego Jorku z zamiarem dopłynięcia do Lizbony. Wcześniej dwukrotnie pokonał Ocean Atlantycki, ale ze wschodu na zachód. Najpierw z Afryki do Brazylii, a potem z Lizbony na Florydę. Teraz miało być dużo trudniej, bo północny Atlantyk to rejon bardziej niespokojny i wymagający. Słuchasz informacji TOK FM. Paryżanie walczą z powodzią. Poziom wody w Sekwanie ma dziś wzrosnąć do 6 metrów powyżej normy. Zagrożone są m.in. zbiory Luwru i metro, a także niektóre linie kolei podmiejskiej. Nieczynna będzie Biblioteka Narodowa. Według prognoz sytuacja we Francji będzie coraz gorsza. Mówi się o najpoważniejszej powodzi we francuskiej stolicy od początku tego stulecia. Intensywnie pada również w Niemczech. Liczba ofiar śmiertelnych powodzi, które nawiedziły Bawarię, wzrosła do 6, o czym poinformowały właśnie
właśnie władze tego niemieckiego regionu. Miniona noc była względnie spokojna, ale meteorolodzy ostrzegają, że nadciągają kolejne burze i kolejne ulewy. Agencja DPA pisze, nie podając dokładnej liczby, że wielu ludzi jest wciąż uważanych za zaginionych. Gdynia chce zaszczepić w mieszkańcach przywiązanie do miasta. Właśnie rusza projekt Otwarte Dzielnice. Zabawa nacechowana lokalnym patriotyzmem. Paweł Radzewicz. Główna myśl programu jest prosta. Umożliwić mieszkańcom poznanie historii, tajemnic i wyjątkowości miejsca, w którym żyją. Pomóc mają gry, zabawy, edukacyjne warsztaty i, co podkreśla dyrektor Muzeum Miasta Gdyni Jacek Friedrich, teatr, który jest interaktywny. Znaczy oczywiście uczestnicy spektaklu też jakby go współtworzą, a odnosi się to do historii Gdyni. To jest tak, że można trochę jakby alternatywnie historię Gdyni zmieniać. Cykl wydarzeń obejmie kolejno ponad 20 rejonów miasta. Nie chodzi tylko o to, żeby się mieszkańcy spotkali, ale żeby też te spotkania służyły podniesieniu pewnego stopnia identyfikacji z miastem, z dzielnicą, wzmocnienia tożsamości lokalnej. Projekt Otwarte Dzielnice jest częścią obchodów 90. urodzin Gdyni. Paweł Radzewicz, TOK FM. I na tym kończymy kolejne informacje w Radiu TOK FM o 11.40. Zapraszamy. Pogoda. Dziś najwięcej słońca w Trójmieście, na Mazurach i na Podlasiu. Przelotnego deszczu spodziewajmy się na południowym zachodzie i w górach. Na termometrach od 20 stopni w Katowicach, przez 21 w Krakowie, 24 w Lublinie, 25 w Gdańsku i Białymstoku, do 26 w Warszawie, w Gorzowie i Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio dr Barbara Słodkowska z programu Zmiany Klimatu i Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Dzisiaj o zmianach klimatu zapisanych w skałach rozmawiamy, czyli o tym, co możemy wnioskować o temperaturze, czy o zmianach temperatury w przeszłości. To mówimy o milionach lat, szanowni państwo, nie kilkunastu czy kilkudziesięciu. Napisał były poseł, szanowna pani doktor. Cieszę się, że ma dużo czasu na słuchanie radia. Chyba jak był aktywnym posłem, to też raczej słuchał, niż nie mogę sobie przypomnieć żadnych jego osiągnięć. Ale pisze tak: zmiany klimatu zachodzą oczywiście od zawsze, ale dzięki działalności człowieka są gwałtowne i prowadzą do nieuchronnej zagłady. O tym myślę, że jeszcze na końcu porozmawiamy, a teraz chciałabym przeprowadzić państwa przez ostatnie 65 milionów, gdzie te zmiany klimatu były również bardzo dynamiczne, spektakularne i znacznie większej skali niż to jest dzisiaj obserwowane na przestrzeni ostatnich około 150 lat. No ale nie możemy wymagać od posłów, żeby byli naukowcami. Zresztą mało tego, to ja zacytuję może fragment artykułu właśnie jednego z państwa pracowników. Czy możliwe jest jeszcze rzetelna dyskusja naukowa nad przyczynami zmiany klimatu? Wydaje się, że nie. Sprawy zaszły za daleko. Powstała nowa polityka energetyczno-klimatyczna, w której państwa i koncerny starają się ugrać dla siebie jak najwięcej. W tej wojnie zaangażowane są tak potężne siły, że głos naukowców nie ma żadnego znaczenia. Hipoteza stała się dogmatem, a nacisk opinii publicznej jest tak silny, że każdy sceptyk może się spodziewać lawiny epitetów pod swoim adresem, nie wyłączając określenia najcięższego kalibru, jak na przykład faszysta ekologiczny. A postaram się przebić jednak z tym głosem naukowcy. Mirosław Rutkowski pisze w artykule Globalne ocieplenie jako fenomen kulturowy. Ale wracamy do ostatnich 66 milionów lat. Tak. No i właśnie wówczas, po tym wielkim wymieraniu związanym z uderzeniem meteorytu, jak również z wylewami lawowymi na Półwyspie Dekańskim, nastąpił taki moment właśnie w okolicy mniej więcej 55 milionów lat, gdy nagle temperatura drastycznie wzrosła. A co się na to złożyło? Co było tego przyczyną? Prawdopodobnie przede wszystkim właśnie przebudowa geotektoniczna, czyli podział kontynentów południowych na taka fragmentacja. I na skutek tego do oceanów wydostał się w postaci wyziewów metan. I tam właśnie na dnie morskim powstały klatraty metanu, takie klatki wodne, w której w środku jest cząsteczka metanu.
i one właśnie zostały złożone na dnie morza i oceanów. I ponieważ jest to twór dość stabilny w odpowiednich wartościach ciśnienia i temperatury, więc one sobie dzisiaj współcześnie również na skłonach kontynentów, na szelfach występują. Nawet są pomysły, żeby było to źródło czerpania metanu. Ale właśnie wówczas, ze 55 milionów lat temu, z tych klatratów metanu został i metan, i dwutlenek węgla uwolniony do oceanu, a potem do atmosfery. I nastąpił gwałtowny wzrost temperatury i zawartość dwutlenku węgla, która dzisiaj jest tak niecałe 400 ppm, wtedy był 3,5 tysiąca. W związku z tym był to efekt bardzo, bardzo gwałtowny i stosunkowo szybki, ponieważ to zjawisko, to się nazywa paleoceńsko-oceńskie maksimum termalne i to zjawisko miało miejsce w skali geologicznej szybko, czyli 170 tysięcy lat. Czyżby były poseł mnie oszukał? Albo jest niedouczony? Nie wiem, jak to jest możliwe. No dobrze. I to był ten pierwszy impuls, był taki, potem powiedzmy, był taki moment, kiedy w środkowym eocenie, czyli mniej więcej 52-50 milionów lat temu, również były bardzo, bardzo wysokie, były dobre warunki i bardzo wysokie temperaturowe. Klimat był właśnie na granicy tropiku. I dość ciekawa historia, ponieważ właśnie na przestrzeni naszego globu w zasadzie nie istniały strefy klimatyczne. Czyli wszędzie było ciepło. Wszędzie było ciepło i do tego stopnia, że gdzieś w okolicach arktycznych, no powiedzmy, lasy deszczowe były tak gdzieś do 45 stopnia na północnej szerokości geograficznej. Natomiast w okolicach arktycznych rosły, powiedzmy, sekwoje, zdarzały się palmy, różne właśnie takie ciepłolubne drzewa również rosły. I mamy jakieś... Ten zapis mamy oczywiście w osadach w postaci albo, powiedzmy, makro szczątków florystycznych, a oczywiście również w postaci spor roślin zarodnikowych i ziarn pyłku. No i to oczywiście dzięki temu możemy skład tej szaty roślinnej odtwarzać. No i właśnie znaleziska, powiedzmy, w Arktyce, jest w archipelagu na ziemi Baffina, jest wyspa, która się nazywa Axelheiberg i tam dzisiaj w takich warunkach naprawdę niesprzyjających znajdowane są olbrzymie pnie drzew. Oprócz tego również są i nasiona, i owoce, i liście, i ściółka, i wśród tego również jest żywica kopalna zachowana. Nie bursztyn, a żywica kopalna. Także to jest też dowód tego, że właśnie te warunki były zupełnie inne i właściwie nie istniał ten gradient taki klimatyczny związany z położeniem geograficznym wówczas. Czyli ta gwałtowność zmian nie jest niczym nowym, czy nie jest niczym, co pojawiło się... Wcześniej te zmiany były powolne, a teraz są gwałtowne. Nie, one zawsze są gwałtowne, dość gwałtowne, tylko wiadomo, że musimy wiedzieć, że jesteśmy w czasie geologicznym. To nie jest czas 150 lat, to jest naprawdę to w zasadzie prawie, że się nie zapisuje w zapisie takim geologicznym dzisiaj. To jest naprawdę bardzo niewielki odcinek czasu. A tutaj mówimy o takim trendzie, generalnie dużym trendzie, właśnie w eocenie, kiedy było bardzo ciepło i ten dolny eocen, nazywany w ogóle ta część dziejów eocenu, właśnie jako dolnooceńskie optimum klimatyczne. I to był w zasadzie moment, kiedy było najcieplej w eocenie, kiedy było w tej erze tej kenozoicznej, czyli właśnie w ciągu tych 66 milionów lat, a potem było już tylko i wyłącznie chłodniej. Z tym, mówiąc ciepło, zimno czy chłodno, czy możemy mówić coś o temperaturze? Tak. To taka średnia temperatura powyżej 25 stopni. No to jest, tak jak dzisiaj w Warszawie. No tak, ale to jest liczmy średnią temperaturę. Wtedy również nie zaznaczała się w zasadzie poza tą strefowością geograficzną, również nie zaznaczała się nie zaznaczył się sezonalność, czyli pory roku. Tego też w zasadzie nie było. No po prostu było ciepło, miło i przyjemnie. I w tym momencie właśnie na terenach dzisiejszej, powiedzmy, Skandynawii, Fenoskandii,
na tarczy ukraińskiej, w okolicach tutaj u nas na południu bloku małopolskiego rosły lasy, które produkowały żywicę, która następnie przekształciła się w bursztyn. Do dzisiaj naukowcy z różnych dziedzin usiłują znaleźć to macierzyste drzewo produkujące tę żywicę dającą później po różnych przekształceniach, a przede wszystkim warunkach koniecznych, żeby z żywicy powstał bursztyn. I do tej pory jednoznacznie tego nie określono i badania trwają. Czyli można by rzec, że poprzedniemu globalnemu ociepleniu Polska zawdzięcza... Tak, no właśnie, a bursztyn... Tak, no ale musiały być jeszcze takie warunki, że ten bursztyn został z tego lasu rzekami przetransportowany do morza i tam dopiero właśnie przekształcił się w bursztyn w warunkach słonej wody. To taki warunek konieczny. No i też jak sobie wszyscy wyobrażają, że bursztyn jest nad Bałtykiem, ale on nad Bałtykiem to jest w najmłodszych osadach, bo bursztyn z samej swojej natury, jako że powstaje jakby, żywica powstaje na lądzie, a potem zostaje przetransportowana i złożona w osadach, nie jest to miejsce jego powstania, pochodzenia i tak dalej. Największe złoża na Sambi, na Półwyspie Sambijskim w obwodzie kaliningradzkim, no i również odpowiednio takie same u nas w rejonie Chłapowa, które niestety są może nawet większe niż ta Sambi, ale w dużo gorszych warunkach zoologicznych, bo poniżej 100 metrów pod powierzchnią terenu. Pomijając to, że powiedzmy eksploatacja w tych złóż to jest no, trudna ze względu, że należałoby odkrywkę tam zrobić, a oprócz tego jest to miejsce turystyczne, tak? Są to takie tereny, których zniszczyć dla eksploatacji bursztynu nie można by było. Pewnie coś nielegalni jeżdżą i wypłukują. A wypłukują zupełnie z innych osadów, bo one są właśnie te sambijskie i u nas w okolicy Chłapowa, to są osady palogenu, jak również też nowo odkryte, znaczy no, teraz o nich usłyszano, może szerzej złoża w okolicach Lubartowa na północnej Lubelszczyźnie, to też właśnie palogeńskie również złoża tak, na Ukrainie. Palogen to tak właśnie o tym określił, mówi się od 66 milionów do 33. I potem złoża właśnie, które są u nas również na Kurpiach, na Kujawach, związane z działalnością lodowca, bo właśnie te osady, które zawierały bursztyn, lodowiec rozwlekł potem bardziej na południu i też to spotykamy. No i to, o czym wiemy najlepiej, czyli znaczy to z czym mamy czasami nad morzem do czynienia, czyli ten bursztyn w osadach holoceńskich, współczesnych osadach, który tam też jest. No, ale to nie jest bursztyn. Bałtyk nie jest źródłem bursztynu jako taki. No, ale właśnie ten bursztyn daje nam pojęcie o tym, jak wówczas panował klimat, jak również no właśnie szczątki, powiedzmy, roślinne zawarte w bursztynie, no są właściwie fantastyczne, fenomenalne, bo mamy no, zaklęty w bursztynie ten prawdziwy obraz świata organicznego. Również przecież jest mnóstwo owadów tam. One się tam łatwo w tej żywicy łatwo się zachowywały. Ale jest to fantastyczne w zasadzie dlatego, że widzimy ten świat tak, jak on wyglądał wtedy. Oglądając różne innego rodzaju skamieniałości, szkielety, odciski. Jest to jednak już w jakimś sensie przetworzone. A bursztyn zachowuje to tak, jak to wówczas było. Także to jest... Ja czekam, że może na tych właśnie w tych głębszych parach tak uda się kiedyś odkopać jakąś taką wielką, gigantyczną kroplę z człowiekiem, który zasnął pod drzewem i oblała go żywica. Tak, i on... To by było. Dobrze, wrócimy do zmian klimatycznych w skamienialinach po informacji. Skamieniałościach. Woda. Po informacjach Radia Tok FM dr Barbara Słodkowska z programu Zmiany Klimatu i Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy jest Państwa i moim gościem. Informacje o 11.40. Po informacjach wracamy do programu Owczarek. Każdą pierwszą niedzielę miesiąca nasz cykl Więcej niż kino poszukaj siebie na tym zdjęciu. W tę niedzielę film Kingi Dębskiej Moje córki krowy. Ale na pewno nie jest to film o tych pożytecznych zwierzętach.
To jest tragikomedia, czyli powaga życia, a więc i śmierć, ale także śmiech. Bo śmiech to jest także część praw życia. Do usłyszenia, niedziela, godzina 16. Bożena Janicka i Ewa Podolska. Reklama. Wybierz hit od T-Mobile. Najnowszy Huawei P9 Lite w cenie nie do przebicia. Już za złotówkę na start w abonamencie. Gwarantujemy najniższą cenę lub zwrot różnicy również na inne smartfony Huawei. Sprawdź w sklepach T-Mobile. Hej, 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 hej! Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant Gel przeciwko nadmiernej potliwości stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar, zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Piękna, ognista, uwodzicielska. Carmen. Już w lipcu podczas trzeciego letniego festiwalu operowego. Międzynarodowa obsada solistów. Chór i Ron Coleverdi Orchestra pod dyrekcją Francesco Bottigliero. Płock, Toruń, Warszawa, Kielce i Opole. Odkryj historię pięknej Carmen na nowo. www.letniwestiwaloperowy.pl. Nareszcie w domu. Tylko te nogi takie ciężkie, zmęczone. Potrzebuję Vedimasan. Odprężający żel do nóg z nasadką masującą ze specjalnymi kulkami. Po prostu przekręcam nasadkę, wyciskam żel i zaczynam masować nogi. Składniki żelu Vedimasan uelastyczniają naczynia krwionośne nóg i dają przyjemny efekt chłodzenia. Nasadka masująca ułatwia wnikanie żelu, pobudza krążenie i rozluźnia napięte mięśnie nóg. Co za ulga. Vedimasan jest dużo lepszy niż zwykły żel do nóg. Vedimasan. Żel z masażem. Zostań smokiem biznesu. Przyjedź na targi China Home Life Show i zobacz ofertę ponad 1000 najlepszych chińskich dostawców z wielu różnych branż. Po prostu zrób dobry interes i wygraj wycieczkę do Szanghaju. China Home Life Show i China Machinex. Od 7 do 9 czerwca. Warsaw Expo na Darzyn. Co robicie w weekend? Jedynie na plaży. Wyjeżdżacie gdzieś? No nie wyjeżdżam nad morze. Nie zasłaniaj ust, bo nic nie rozumiem. Nawracający nieprzyjemny zapach z ust może on dotyczyć nawet połowy Polaków. Rozwiązaniem jest suplement diety Halitomin. Tabletki do ssania Halitomin likwidują przyczynę. Ich składniki wiążą lotne związki siarki stanowiące źródło przykrego zapachu i redukują ich wytwarzanie w jamie ustnej, a dodatkowo skutecznie odświeżają oddech. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Dostępny w aptekach. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 11.40, Michał Poklękowski, informacje zapraszam. Dyrekcja Warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka wezwała strajkujące pielęgniarki do uwzględniania sytuacji finansowej Instytutu i do powrotu do pracy, bo dalszy strajk jej zdaniem może doprowadzić do tragedii. Szefostwo placówki wyjaśnia, że żądania płacowe pielęgniarek nie mogą być spełnione ze względu na brak pieniędzy. Protestujące tymczasem w dzisiejszym referendum zdecydują o ewentualnym zaostrzeniu strajku. Grożą m.in. składaniem wypowiedzeń. Nawet 10 lat więzienia grozi lekarzowi, który uzależniał dalsze leczenie pacjentki w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu na Śląsku od otrzymania łapówki w wysokości 1000 zł. O zdarzeniu prokuraturę poinformowała córka chorej kobiety. Lekarz częściowo przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa. Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych, którą niebawem zajmą się posłowie, uderzy m.in. w szkolnych stomatologów, alarmuje posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Mucha. Jak mówi, od sierpnia ubiegłego roku szkolne gabinety przy kontraktowaniu świadczeń przez NFZ mogły dostać dodatkowe punkty za lokalizację w szkołach. Teraz z tym koniec. Anna Gmiterek-Zawodzka. Stomatolodzy, którzy mają gabinety w szkołach, a tylko w Lublinie jest ich ponad 70, obawiają się, że zmiany spowodują zamknięcie ich miejsca pracy. Bo przy kontraktowaniu świadczeń Fundusz Zdrowia będzie
będzie liczył punkty i jeśli znikną te dodatkowe punkty za gabinet w szkole, będzie kłopot, mówi Agnieszka Surdyka. Te punkty jak gdyby umożliwiały nam równą konkurencję z innymi gabinetami. Teraz, jak mówi posłanka Joanna Mucha, mają być premiowane duże gabinety, te, które mają specjalistyczny sprzęt, robią zabiegi w znieczuleniu czy leczą zęby kanałowo. Dodam od razu, że w gabinetach szkolnych leczenie kanałowe czy przygotowanie do leczenia kanałowego zdarza się, ale jest niezwykle rzadkie. Posłanka podkreśla, że projektowane zmiany mają się nijak do zapowiedzi premier Beaty Szydło, która w exposé mówiła m.in. o tworzeniu gabinetów stomatologicznych w szkołach. Lublin, Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM. Syryjska armia przygotowuje ofensywę przeciwko pozycjom bojowników tzw. państwa islamskiego w prowincji Ar-Rekka, gdzie znajduje się miasto uznawane za stolicę kalifatu, informuje agencja Reutera, powołując się na doniesienia libańskiej gazety Al-Akbar. Głównym celem operacji ma być miasto Tabaka, w którym dżihadyści mają swój arsenał broni. Portugalski parlament przyjął ustawę przywracającą 35-godzinny tydzień pracy w sektorze publicznym. Była to obietnica wyborcza socjalistów, którzy rządzą w Lizbonie od listopada. Już wcześniej, bo w styczniu tamtejszy rząd przywrócił 4 święta jako dni wolne od pracy. Pogoda. Dziś najwięcej słońca w Trójmieście, na Mazurach i na Podlasiu. Przelotnego deszczu spodziewajmy się na południowym zachodzie i w górach. Na termometrach od 20 stopni w Katowicach, przez 21 w Krakowie, 24 w Lublinie, 25 w Gdańsku i Białymstoku, do 26 w Warszawie, w Gorzowie i Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, dr Barbara Słodkowska z programu Zmiany Klimatu i Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, z Państwa i moim gościem. Wracamy do tych... Wracamy do paleogenu, właściwie do przełomu eocenu i oligocenu, kiedy tu też miała miejsce dość drastyczna zmiana, a mianowicie... Eocen 56 milionów do 33, oligocen 33 do 23. Tak jest. I właśnie na przełomie eocenu i oligocenu nastąpiła przebudowa znowu geotektoniczna naszego globu, a mianowicie od lądów południowych oddzieliła się Antarktyda i powstała cieśnina Drake'a i powstał około antarktyczny zimny prąd, który spowodował izolację termiczną Antarktydy, no i zaczęły się pierwsze zlodowacenia na Antarktydzie. To oczywiście w drastyczny sposób wpłynęło na zmiany klimatu na całym globie i już nigdy już tak ciepło, jak było wcześniej, już nie było w tych czasach i w zasadzie cały czas obserwujemy ten trend ochładzający. Oligocen był okresem w miarę stabilnym, niewielkie ocieplenie było pod koniec oligocenu, które było związane właśnie z tym, że ten lodowiec na Antarktydzie w pewnym momencie się wycofał i troszkę odpuścił i zrobiło się trochę cieplej. Potem mamy miocen, mniej więcej od 23 do 5 milionów lat. No i bardzo interesujący zapis zmian klimatycznych tutaj na terenach Polski, wzmożona węglotwórczość. Po ustąpieniu morza, bo tutaj z terenu Europy Środkowej ustąpiło morze już, te właśnie morze eoceńskie, oligoceńskie ustąpiły, powstały rozległe bagniska, w których tworzyły się węgle brunatne. Czyli jeżeli ktoś mówi tam, że Gdańsk zaleje, to mówimy powrót do korzeni. No tak można też powiedzieć. W każdym razie tutaj nastąpiło kilka cykli węglotwórczych, czyli klimat był znowu ciepły, wilgotny, nie tak ciepły jak właśnie w tym eocenie, jednak również znacznie cieplejszy niż obecnie, a tyle ciepły, że rosły właśnie drzewa takie jakie i roślinność taka, jaka spotykana jest dzisiaj na Florydzie, w południowo-wschodnich Chinach, gdzieś tam w południowej Brazylii, także to bardzo ciepłolubna roślinność, na granicy nawet subtropiku. No i te warunki właśnie panowały, powiedzmy, około 12 milionów lat, z tym, że nie był to jeden
taki epizod długi, tylko no, następowały tu również oscylacje i powstawały pokłady węgla. Potem była przerwa w tym, potem czyli kolejna... znowu dzięki globalnemu ociepleniu kolejna szansa, czyli tak bursztyn i węgiel. Węgiel, co najmniej tak. I tych właśnie tych oscylacji tutaj na terenie Polski było takich głównych. No już nawet już od górnego oligocenu było 5. No i tutaj mamy przecież bogate złoża węgla brunatnego na terenie Polski. Największe złoża są w tak zwanych rowach tektonicznych, czyli w takich miejscach, gdzie obniżanie się terenu było szybsze i kompensował przyrost materii roślinnej. Pani doktor, ja też nawiązywałem do tego komentarza, który dostaliśmy w czasie audycji, że no te zmiany klimatyczne, które dzisiaj mamy, są gwałtowne, że ta działalność człowieka wywołuje gwałtowne zmiany. Pani powiedziała, że no, 150 lat dla geologa to właściwie tego nie widać. Nie widać. A kiedy pani mówi o gwałtownych zmianach, które miały miejsce w przeszłości, to co to oznacza, że one były gwałtowne dla geologa? Że to zajęły, nie wiem, 100 lat, 200? Nie, no więc ja tu mówiłam, powiedzmy, o tym paleoceńskim optimum termalnym, które trwało jak na skalę geologiczną bardzo szybko, bo trwało około 170 tysięcy lat, więc nie liczone w milionach, a w tysiącach. To ocieplenie eoceńskie około 2 milionów lat. No a powiedzmy 2 miliony, 2,6 to jest czwartorzęd. Tak, czyli no to jest właśnie to szybkie, takie szybkie, gwałtowne w tym sensie, że zmiany klimatu wywołują, stymulują zjawiska zazwyczaj właśnie o charakterze takim katastroficznym, bo typu właśnie trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów, to są zjawiska, które i w przeszłości i teraz są zjawiskami bardzo szybkimi, a potem ich skutki rzutują na zmiany klimatu właśnie. A patrząc na to, co jest zapisane w skałach, czy z tego wyłania się jakiś taki łatwy do powtórzenia wzór, to znaczy, czy nie wiem, jakaś sinusoida taka, że jak jest chłodniej, to potem jest cieplej, jak jest cieplej, to potem jest chłodniej, za chwilę znowu będzie cieplej i chłodniej? No to właśnie ta krzywa, o której mówiłam, izotopu tlenu, która właśnie pokazuje nam te oscylacje, to duże ciepło w eocenie, potem właśnie w miocenie, podczas tworzenia się pokładów węgla, też są oscylacje. One powstają w warunkach bagnisk, bardzo ciepłych bagnisk, ale stale jest trend ochładzający, czyli kolejne pokłady zawierają już mniej roślin wysokociepłolubnych. Bo ponieważ cały ten układ w sumie pomimo wszystko zmierza ku ochłodzeniu. I to jest właśnie zapisane w osadach i w składzie lasu, a właśnie na podstawie analizy właśnie tej palinologicznej, czyli ziarn pyłku, możemy te lasy na zasadzie aktualizmu porównać z tym, co jest obecnie i ich wymagania termiczne. Ale cały czas ten trend ochładzający istnieje. No właśnie to jest jeszcze środkowo-mioceńskie ocieplenie, związane prawdopodobnie też z pewnym takim oscylacją tych lodów na Antarktydzie. No i potem już właściwie jest jeszcze taka... Jest taki moment, kiedy właśnie na skutek ruchów wypiętrzających Karpat zostaje przerwana jakby ta historia powstawania węgla. Zostają wypiętrzone Karpaty, które są barierą dla ciepłego powietrza z południa, z praoceanu Paratetydy. I wtedy już jest chłodniej, nie ma tej odpowiedniej wilgotności, jest mniejsza temperatura i już warunki są niekorzystne dla tworzenia się węgli. I to dalej, a dalej powiedzmy następuje rozluźnienie pokrywy leśnej, właśnie nie ma już tych warunków odpowiednich, panują trawy, jest taki okres panowania traw. No i zmierzamy ku, a jeszcze powiedzmy też, żeby na samym końcu miocenu jest tak zwany kryzys mesyński w tym... Na terenie Morza Śródziemnego, gdzie właśnie wyparowuje Morze Śródziemne. No to tak sobie myślę, pani doktor, że to trochę tak jakby, nie wiem, o globalnym ociepleniu albo ochłodzeniu pisały jętki, tak, które czasem żyją jeden dzień. I taka jętka
nie wiem, Jędka, która jest na przykład prezydentem jędkowych Stanów Zjednoczonych, mówi, tutaj musimy walczyć, bo w połowie mojego życia było bardzo, no tak, była fajna temperatura, ale teraz jest zdecydowanie za gorąco. No musimy tak ograniczyć produkcję gazów cieplarnianych, zanim nas tu spotka zagłada. Nie, na pewno ograniczenie. A człowiek sobie siedzi i mówi, Boże, przecież one żyją jeden dzień, co mnie w ogóle obchodzi to, co się dzieje w ciągu jednego dnia? Przecież ja mam przed sobą 100 lat życia, powiedzmy, a ta taka jędka, to co ona wie? Przecież tyle tych... I teraz pewnie geolog patrzy na to inaczej, tak? No właśnie, nie z pozycji. A my jesteśmy takimi jędkami, które mówią, o, tutaj ostatnie 150 lat, czy coś. A geolog mówi, ale jakie 150 lat? Nie, no właśnie to chodzi, że tutaj, jeżeli chcemy w ogóle dojść do tego zagadnienia przyczyn, no więc przyczyny takie właśnie, przede wszystkim geotektoniczne, globalne, czyli to, co jakby uwalnia te procesy zmian klimatycznych, czyli właśnie przede wszystkim drift kontynentów, nasuwanie się kontynentów, zamknięcie pewnych przesmyków, wybuchy wulkanów, na przykład powiedzmy u schyłku miocenu nastąpiło zamknięcie takiego, przede wszystkim płyta afrykańska napiera na Europę. W związku z tym zostaje zamknięty taki korytarz cyrkulacji prądów oceanicznych wokół równikowy. Zamknięty zostaje przesmyk panamski. Czyli też jakby te drogi migracji tego ciepłego powietrza zostają zamknięte. Czyli to są takie główne przyczyny zmian klimatu. No o tych klatratach metanu, czyli o tym, co się uwalnia na skutek właśnie równych ruchów skorupy ziemskiej. Poza tym również powiedzmy kolizja Dekanu, czyli półwysep dekański, który sobie tam wędrował na północ i jak się zetknął z Azją, no to spowodowało spowodowanie. Tak zwane dodekafonia. Tak jest. I procesy orbitalne, czyli już takie zupełnie, na które w żaden sposób nie mamy wpływu. Wiatry słoneczne. Czyli przede wszystkim, no tak, działalność Słońca, aktywność Słońca w jakichś tam określonych cyklach. Nachylenie orbity ziemskiej, precesja. Poza tym, no natężenie promieniowania i albedo. Albedo, czyli powiedzmy, jeśli jest teren pokryty śniegiem, to następuje odbicie promieniowania słonecznego, no i tego ciepła dociera mniej. Również powiedzmy, jeśli był ten czas miosenie, kiedy były lasy ciemne, one pochłaniały ciepło. A jeśli się robi no, taki teren stepowy, ciepło zostaje odbite. Także wiele, bardzo wiele czynników, na które my nie mamy wpływu. A właśnie te 150 lat, czyli to, co powiedzmy jest w zapisach jakichś stacji meteorologicznych, plus naszych tam obserwacji naszych przodków i tak dalej, to no to naprawdę to jest na poziomie w zasadzie tej jętki. Jętki jednodniówki. Bardzo dziękuję pani doktor. Doktor Barbara Słodkowska z programu Zmiany Klimatu i Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy była państwa i moim gościem. Dziękuję pani doktor. Czyli dziękuję. Widzą państwo, że sprawa nie jest tak łatwa, prosta, jak się wydaje. Warto też patrzeć na przeszłość poprzez to, co się... Ale to znaczy, że jednak należy też myśleć o tym, żeby no, nie zanieczyszczać powietrza, żeby przede wszystkim nie wylesiać terenu, bo te wielkie obszary leśne pochłaniają dwutlenek węgla, tak? Czyli to też jest bardzo ważna sprawa. Jasne. Również melioracje i takie rzeczy, które człowiek ma, na które ma wpływ. Niemniej jednak to nie zmiany klimatyczne, a jakieś ekstremalne pogodowe zjawiska, powiedzmy. Bo zmiany klimatyczne to niestety to rządzą się prawa natury, to są naturalne zmiany. Informacje już za kilka minut o godzinie 12, ale jeszcze na koniec, jeżeli ktoś jutro jest w Warszawie albo wybiera się do Warszawy, to mam dla państwa dwa podwójne zaproszenia na koncert Milo Ensemble. Jutro w Prom Kultury Saska Kępa o godzinie 19 jest ten koncert Milo Curtis i Przyjaciele. Dwa podwójne zaproszenia. Proszę pisać na adres konkurs@tok.fm. Kto pierwszy, ten lepszy. Koncert Milo Ensemble w Ensemble. Prom Kultury Saska Kępa jutro o godzinie 19, czyli w sobotę, 4 czerwca. Informacje już za chwilę o godzinie 12. Po informacjach Mikołaj Lizut, jego program, dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a realizował Krzysztof Woźniak. Owczarek.
Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Śmieci zalegające w kontenerach i wokół nich zaczynają powoli gnić. Ludzie boją się epidemii. Blokada torów zakończyła się po 2 godzinach, natomiast według informacji Solidarności pod ziemią strajkuje kilkuset. Zdaniem wnioskodawców budynek to symbol tamtych czasów. I szkoda. Dziennikarze nie mają wstępu na salę obrad. Więcej, nawet nie zostaliśmy wpuszczeni na pierwsze piętro gmachu. Za kratami jest zaledwie 2 funkcjonariuszy Berkutu. Ich dowódca uciekł. Prawdopodobnie. Godziny szczytu. Magazyn reporterów. Od poniedziałku do piątku po 17:00. Bartosz Dąbrowski, gorąco zapraszam. Reklama. Słucham pana. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Jest mi niedobrze. Mam gazy? No tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami, a to tłuszcz najczęściej jest przyczyną dyskomfortu trawiennego. Dlatego polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów, stymulują wydzielanie soków trawiennych i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby, dróg żółciowych oraz jelit. Weź Travisto i poczuj się 100 razy lepiej. Travisto i Travisto. Cenisz sprawdzone produkty i usługi? Super Brands. Wyłaniamy marki najchętniej polecane przez Polaków. Co roku bierzemy pod lupę ponad 2000 marek. Pytamy o opinię 15 tysięcy konsumentów. Szukaj produktów i usług z godłem Super Brands. Super Brands. Sprawdzone marki. Pewny wybór. Twoje stopy mogą być atakowane przez różne rodzaje grzybów. Dlatego zastosuj aerozol kosmetyczny Stepper, który zawiera aż 5 substancji aktywnych. Niezależnie od tego, jakie grzyby zaatakują twoje stopy, aerozol Stepper będzie najlepszym rozwiązaniem. Stepper grzybicy nie przepuści. Nawet najlepszy przepis na mięso jest do niczego, jeśli nie masz dobrego mięsa. A dobre to znaczy świeże, z polskiego chowu, dostarczane codziennie i zapakowane tak, żeby tę jakość i świeżość chronić. Dlatego na mięsie trzeba się stać. Albo brać je z pewnego źródła. A rzeźnik Lidla to gwarancja jakości. Teraz karkówka wieprzowa w plastrach kosztuje 7,99 za 560 gramów. 7,99. A szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. 9,99. Rzeźnik Lidla. Po prostu świeżo. Z wiekiem dostrzegasz u siebie coraz więcej zmarszczek? Powstają one na skutek utraty elastyczności włókien kolagenowych. Wypróbuj suplement diety Labotec Skin. Tabletki Labotec nie tylko dostarczają dużą dawkę kolagenu, ale zawierają także składniki wspomagające jego naturalną produkcję. Dlatego tabletki Labotec pomagają zachować zdrowy i młody wygląd na długo. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Odkryj Labotec Skin. Dostępny w aptekach. Kamera, akcja, scena w makro. Papier Mola 12 rolek za 6,99 rozwija wielowarstwowy wątek. A szampon Ultra Du i drugi za 1 grosz zmywają mu głowę. W makro niskie ceny w rolach głównych. 4 zdrowa, 5 ok, w 6 mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan Med. Dezaftan Med? To pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 3 czerwca. Minęło południe. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec i Michał Poklękowski. Opozycja nie jest zdziwiona tym, że PiS spróbuje w ekspresowym tempie przepchnąć przez parlament nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Trwa akcja ratunkowa na Morzu Śródziemnym. Z wody wyłowiono już ponad 300 rozbitków. Szefowa Centrum Zdrowia Dziecka mówi TOK FM, że nie jest w stanie spełnić płacowych żądań pielęgniarek.
Sejm, jak ustaliło Radio Tok FM, już w przyszłym tygodniu zajmie się nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS-u. Partia rządząca będzie wnioskować do marszałka o poszerzenie porządku obrad o ten właśnie punkt i zapewne nie spotka się z odmową. Przenosimy się na Wiejską, gdzie jest nasza reporterka Karolina Lewicka. Karolino, jak na tę zapowiedź reaguje opozycja? Zupełnie bez zaskoczenia, bo do nagłych zwrotów politycznej akcji PiS zdążył opozycję przyzwyczaić. To ucieczka do przodu obozu rządzącego, mówi krótko polityk PO Jan Grabiec. Prawo i Sprawiedliwość nie wie, co zrobić ze stanowiskiem Komisji Europejskiej. Szuka jakiegoś rozwiązania politycznego problemu, ale nie rozwiązania, które zakończy kryzys konstytucyjny, ale takiego rozwiązania, które będzie odpowiedzią polityczną, realizującą twardą linię zarysowaną przez Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że nie cofnie się ani o krok. Projekt nowej ustawy jest doskonale znany, bo leży w Sejmie od miesiąca i jest bliźniaczo podobny do poprzedniej ustawy PiSu zakwestionowanej przez Trybunał, bo niezgodnej z ustawą zasadniczą, co oznacza według Katarzyny Lubnauer z Nowoczesnej, że PiS na żaden kompromis z opozycją nie miał i nie ma ochoty. Znowu nie będzie czasu na opinię Sądu Najwyższego, na opinię KRS-u, znowu nie będzie czasu na konsultacje i znowu rozumiem, że jeżeli ma wejść od lipca, nie będzie wakacjo legis. Tempo prac faktycznie ma być znaczne, ale nie tak szybkie jak do tej pory, kiedy PiS przeprowadzał ustawy przez parlament w ciągu kilku dni, mówi Beata Mazurek. Nie sądzę, aby to zakończyło się na pierwszym posiedzeniu Sejmu, ponieważ przed nami jeszcze uzyskanie opinii Komisji Ekspertów powołanej też przez marszałka Kuchcińskiego i sądzę, że efekty prac tej komisji będą w pewien sposób przełożone na poprawki, które będziemy zgłaszać być może do ustawy. Dodam, że owe efekty prac ekspertów na czele z profesorem Janem Majchrowskim mają trafić na biurko marszałka Sejmu po ostatnim posiedzeniu zespołu zaplanowanym na 9 czerwca. To była Karolina Lewicka z Sejmu. Dziękujemy. Rośnie liczba rozbitków ratowanych na Morzu Śródziemnym. Ich łódź zatonęła rano nieopodal Krety, a na jej pokładzie mogło znajdować się nawet 700 osób. Do tej pory uratowano 302. Rozbitkowie to nielegalni imigranci i uchodźcy. Na razie nie wiadomo, skąd wypłynęli i jakiej są narodowości. Przedstawiciele greckiej straży przybrzeżnej przypuszczają jednak, że chcieli przeprawić się z Egiptu do Włoch. Rozbitków w wodzie poszukują znajdujące się w pobliżu statki oraz greckie kutry patrolowe i śmigłowce. Pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka nie wykluczają zaostrzenia trwającego od ponad tygodnia strajku. Tymczasem dyrektor szpitala Małgorzata Syczewska tłumaczy, że nie jest w stanie spełnić ich płacowych żądań i ostrzega, że ich działania mogą doprowadzić do likwidacji placówki. Rozmawiał z nią reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski. Małgorzata Syczewska wyjaśniła, że pielęgniarki chcą podwyżek o 500 zł brutto. Co oznacza faktyczną podwyżkę wysokości średnio 720 zł, uwzględniając dodatki. Są to kwoty, na które instytut nie stać. Dlatego władze szpitala zaproponowały wzrost wynagrodzeń o 250 zł, ale strajkujące na to nie przystały. Mimo to dyrektor CZD apeluje do nich, aby wróciły do pracy. Ten nieprzemyślany protest może doprowadzić do likwidacji szpitala wybudowanego za środki ze zbiórek społecznych, który leczy 200 tysięcy najciężej chorych dzieci z całego kraju i który wykonuje niektóre procedury jako jedyny w kraju. Nic na razie jednak nie wskazuje na to, aby pielęgniarki wróciły do pracy i tak jak powiedzieliście, mogą dziś wręcz zdecydować o zaostrzeniu strajku. Sprzed Centrum Zdrowia Dziecka Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM. Paul Ryan, republikański szef Izby Reprezentantów Niższej Izby Amerykańskiego Kongresu, w końcu zdecydował się poprzeć Donalda Trumpa w jego staraniach o prezydenturę, co Washington Post skomentował jako smutny dzień dla Narodowego Komitetu Republikanów oraz Stanów Zjednoczonych. Ryan stwierdził, że pomimo dzielących ich różnic, w kluczowych programowych sprawach między nim a Trumpem jest więcej wspólnych niż spornych punktów. Dodał, iż miliarder pomoże przekształcić republikanom ich pomysły w konkretne przepisy, które przyczynią się do poprawy życia ludzi, dlatego jesienią na niego zagłosuję. Wcześniej Ryan głośno krytykował wiele prowokacyjnych zapowiedzi Trumpa, m.in. te dotyczące zakazu wjazdu do USA dla muzułmanów. Słuchasz informacji TOK FM. A w nich jeszcze sport. Europa przygotowuje się do mistrzostw w piłce nożnej we Francji. Tymczasem za oceanem rozpoczyna się 45. edycja Copa America. To najstarszy międzynarodowy turniej, po raz pierwszy rozegrany 100 lat temu, ale jego tegoroczna edycja budzi mnóstwo kontrowersji. Chociażby dlatego, że Mistrzostwa Ameryki Południowej po raz pierwszy goszczą w Ameryce Północnej. Krzysztof Sendecki. Gospodarzem Copa America są Stany Zjednoczone i wielu takie świętowanie obchodów stulecia turnieju się nie podoba. Według kalendarza tej imprezy w ogóle nie powinno być. Trener Urugwaju powiedział, że nie ośmieli się użyć nazwy Mistrzostwa Ameryki Południowej. Oscar Tabarez ma powody. 4 strefy czasowe, 10 miast rozrzuconych po całych Stanach. Ogromne odległości, wysokie temperatury. Do tego rozgrywki ligowe w Ameryce Południowej wciąż trwają lub dopiero się zakończyły. Brazylia na turniej przyjechała bez Neymara, za to z planem przygotowania się do Igrzysk Olimpijskich. Na tym tle poważnie wygląda tylko Argentyna z Leo Messim, która Copa America nie wygrała od 23 lat. Krzysztof Sendecki, TOK FM. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, kolejne informacje w Radiu TOK FM o 12.20.
pogoda. Dziś burze, jeśli wystąpią, to jedynie na północnych i południowych krańcach Polski. Na południu oraz Warmii i Mazurach także deszcz. Poza tym pogodnie. W Katowicach 20 stopni, w Krakowie 21, we Wrocławiu 22, w Lublinie 24, w Trójmieście i Białymstoku 25, a w Warszawie, Gorzowie i w Szczecinie 26 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. 6 minut po godzinie 12, kłania się Państwu Mikołaj Lizut, a moim Państwa gościem jest Piotr Niemczyk, były zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa, specjalista do spraw bezpieczeństwa, a także działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. 4 czerwca, w ogóle 89 rok, to chyba dla Ciebie szczególna cezura, bo z działacza opozycji, z działacza ruchu Wolność i Pokój,